matko, wiecie co? Jest strasznie. Jestem solerą. Dzień dobry moi kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie i sama już nie mogę się doczekać tego testu. Widzicie po tytule. Dzisiaj bierzemy się za jedną z najbardziej wyczekiwanych, może nawet nie to, że premier, bo paleta jest już na rynku od jakiegoś czasu, natomiast do Sephory weszła marka Make Up by Mario. No i powiem szczerze, że ja na tą paletkę miałam już dawno chrapkę, ale jak ja widziałam na stronie Shopholic, czy jak to jakoś tam ona się nazywa, że ona kosztowała coś około 500 zł, w sensie nie, no kogoś pogrzało, naprawdę kogoś pogrzało. Sprowadzać jakby ze Stanów nie miałam aż takiej wielkiej potrzeby, bo wiecie, gdyby było tak, że ja nadal malowałabym klientki, tak, no to pewnie bym ją sobie kupiła, sprowadziła ze Stanów, bądź też kupiła na tej stronie Shopholic. Natomiast uważam, że no wiecie, ja rozumiem, że każdy musi zarobić, ale tam są ceny naprawdę przegięte mocno. W każdym razie od razu pierwszego dnia, jak tylko ta paleta pokazała się w Sephorze, kupiłam ją, mam i dzisiaj sobie ją przetestujemy. Do tego też kupiłam dla mnie nowość, czyli podkład od Make Up For Ever i tutaj mamy taką bardzo fajną, wiecie, małą pojemność. To jest 12 ml, świetna do przetestowania i stwierdzenia, czy ja w ogóle będę tego używać, czy też nie. Ja kupiłam ten podkład w takim tu kolorze. Do tego mamy wspomnianą paletkę, ta Make Up by Mario. No jest taka, powiem szczerze, nie za duża, bardzo kompaktowa, no i tutaj jak sprawdziłam, to słuchajcie, cienie mają z tego co widzę po 1,3 g. Zuzia zaczęła szczekać i mnie rozproszyła, przepraszam. No tak jest, jak się ma bandę psiaków. W każdym razie mówiłam o tym, że tutaj są bardzo małe te cienie, tutaj jest 1,3 g, gdzie zazwyczaj te takie standardowe wypraski mają około 2 g, przynajmniej 1,80 g. No wiecie, jak na własny użytek, wystarczy. Natomiast jeżeli na przykład jesteście makijażystkami, to z całą pewnością wiecie, o czym mówię, te ukochane odcienie są zawsze wydziobane do ostatka, reszta cieni zostaje, a trzeba kupić nową paletę. Tak więc, a wiecie, znacie moje podejście do tych takich bardzo małych gramaturowo cieni. Okay. No ale spójrzmy, co tam jeszcze Tryfoncia sobie kupiłam. Ano, kupiłam jeszcze nowość, korektor, właśnie z tej samej serii co podkład. Jestem go bardzo ciekawa, więc sobie wszystko przetestujemy. A ponieważ jest jeszcze w miarę wcześnie, to mam nadzieję na taki naprawdę test długotrwałości. No i słuchajcie, kupiłam tą czwórkę Glowish. Moja mina chyba mówi wszystko. To jest tak małe, na stronie wydaje się być to, ja nie wiem dlaczego sobie ubzdałam, że to będzie większa paletka, ale ona jest maciupeńka. Jeszcze nawet kolorów nie patrzyłam, ale spojrzałam na wielkość i od razu sobie myślę, ty, Tryfonka, znowu przepłaciłaś. Spójrzcie, to są naprawdę maciupeńkie cienie. Do tego kolory są według mnie zupełnie inne niż te na obrazkach, wiecie, w sklepie Sephory. Tak więc no, no cóż. I kupiłam, słuchajcie, paletkę z tej serii Say Yes od Desi, tą właśnie wariant podróżny, że jak widzicie, na pewno nie dotyka, skoro to wszystko lata. Tak więc ona wygląda w ten sposób, wygląda bardzo imponująco i myślę, że właśnie konturowanie zrobimy sobie tą właśnie paletką. No i mam też pigment właśnie z Desi, zobaczymy, czy ja go w ogóle dzisiaj użyję. Dobra, słuchajcie, tyle moich zakupów, wiem. Nie jestem normalna, ale ja sobie zawsze tłumaczę, że ja przecież muszę dla Was przetestować, żebyście Wy w razie czego nie musiały na jakieś takie wydawać tyle kasy, nie? No i powiem tak, zarówno paleta Kylie, jak i By Mario są, wiecie, takie plastikowe, mam wrażenie, że mają dokładnie tego samego dostawcę, wiecie, tych plastikowych opakowań. No one są takie, wiecie, ciężkawe, porządne, ale tak naprawdę my nigdy nie wiemy, czy tam nie jest coś ciężkiego dołożone, bo wiecie, że w tych markach takich premium, po to, żeby się wydawało, że to jest takie lepszej jakości, dodawane są obciążniki. I tutaj, wiecie co, ja się nigdy tego nie czepiam, ale wiem, ile osób się czepiało, że nie wiem, że wypraski w Glam Shopie są gdzieś tam krzywo przyklejone czy coś. No więc spójrzcie, jak to wygląda w słynnym
Makeup by Mario. Zobaczcie, przecież tutaj ja jeszcze nic nie dotykałam. Spójrzcie, jak to jest powyprasowywane. No tak niedopracowane, bym powiedziała. Tak więc ja się nigdy takich rzeczy nie czepiam, przysięgam Wam. Wiecie, że ja jestem bardzo wyrozumiała, jeżeli chodzi o tego typu jakieś tam niedopracowania. Mnie opakowania w ogóle nie obchodzą. W sensie takim, czy to jest piękne opakowanie, nie wiem, za ileś tam pieniędzy, czy też po prostu zwykłe plastikowe opakowanie, tak jak w tym przypadku. Mi to zupełnie, zupełnie nie przeszkadza. Dla mnie najważniejsza jest zawsze zawartość. Jeśli chodzi o palety, najważniejsze jest to, jak się tym będzie pracować, a nie to, że tutaj jest plastik sam fastik, nie? No i dla porównania od razu tutaj pokażę. Nie można inaczej tego pokazać, bo one się nie otwierają, więc tutaj, o, żebyście widzieli, tak się mają te kolory jedne do drugich. I to, co mi się w tej palecie bardzo podoba na pierwszy rzut oka, mamy tutaj dwa matowe beże, jeden bardzo jaśniutki, taki jak ja lubię, do wewnętrznego kącika, drugi do właśnie rozcierania granic bądź zmatowienia łuku brwiowego. Wydaje mi się, bo ja tego jeszcze nie dotykałam, ale wydaje mi się, że mamy brązy, które będą zgodne temperaturowo w zewnętrznym kąciku. No wiecie, Mario jest makijażystą. I to makijażystą, który tworzy makijaże typowo upiększające. W związku z tym, no, uważam, że te odcienie są bardzo, ale to bardzo przemyślane. Tak więc cóż, ja już się nie mogę doczekać, zaczynajmy. No i tak jak widzicie, mam już zrobione brwi, mam też położone jako bazę na powieki korektor Run for Cover, ale słuchajcie, żeby sprawdzić jakość tych cieni, a mając już świadomość tego, że moje powieki są wiotkie i naprawdę dość często, już coraz częściej jest tak, że cienie mi się na nich zbierają, to zrobimy w ten sposób, że na jedną powiekę nałożę bazę Eyeshadow Keeper. Jest to baza, która u mnie świetnie się sprawdza i bardzo dobrze leżą na niej też cienie. I ona też rzeczywiście przedłuża ich trwałość. A na drugim oku po prostu zróbmy sobie makijaż na samym korektorze. I żeby było może bardziej sprawiedliwie, to na to moje gorsze oko, czyli to takie bardziej pofałdowane, nałożę tę bazę Eyeshadow Keeper, a na to oko nie nałożę, tak? Tutaj zazwyczaj jest tak, że jeżeli coś mi się zbiera, to zbiera mi się tutaj bardziej w wewnętrznym kąciku. Tutaj bardziej po całości, no bo jakby ten nadmiar skóry jest większy po tej stronie. Dobra, więc nakładam bazę na to oko i jedziemy. No i tutaj mamy rzeczywiście bardzo fajnej jakości lustereczko. No i zacznę sobie tutaj od tego średniego matowego beżu i nim zmatowię załamanie powieki. Wiecie oczywiście, dlaczego tak się robi? Żeby lepiej nam się to wszystko chmurkowało. Wiecie co, to powiem szczerze, że ten cień wcale taki jaśniutki to on nie jest. Dobra, to ja go nie nakładam pod samiusieńki tutaj, wiecie, łuk brwiowy, tylko troszeczkę niżej. No i on jest dość ciepły. Zaskoczenie na dzień dobry. O, widzicie, bo on już mi robi taki delikatny cień na powiece. Dobrze, czyli biorę sobie ten jaśniejszy i jego tutaj wpakuję pod sam łuk brwiowy. No to dobrze, wezmę sobie teraz ten cień. To teraz przesiadam się na pędzelek Hakuro J628. Wezmę sobie ten cień i nim zrobię sobie zewnętrzny kącik i delikatnie przeciągnę w załamanie powieki, żeby je pogłębić. No, widzicie to? Pigmentacja po prostu wow. W ogóle bardzo fajną formułę mają te cienie, bo one są takie bardzo masełkowate i jakby takie gumowe troszkę. Bardzo dobrze się z nimi pracuje. Przynajmniej, wiecie, na pierwszy rzut oka. To teraz biorę ten jaśniejszy cień, nim sobie przecieniuję. O, ale on jest cieplejszy niż mi się wydawało, wiecie, w opakowaniu.
takie troszkę zaskakujące są te cienie, bo ten wydawał być mi się cieplejszy, natomiast ten wydawał być mi się chłodniejszy, tak na żywo, jak ja, wiecie, patrzę na paletę. No a jest troszkę inaczej. Teraz łapię za czysty pędzelek i tutaj to wszystko sobie rozblenduję. I teraz jeszcze ten cień i on wjedzie też na dolną powiekę. Pigmentacja tu jest rzeczywiście imponująca. Teraz jeszcze czystym pędzelkiem tutaj rozetrę te granice. No, rozcierają się świetnie te cienie. To teraz nabieram ten cień. No, wchodzi jak złoto. Zobaczcie, tutaj ciemny można przykryć jasnym. Ciut, miód i owewki, chciałam powiedzieć. No i łapię za ten najjaśniejszy na drugą część pędzelka i on pójdzie w wewnętrzny kącik. Teraz jeszcze odrobinkę tego cienia włożę tutaj tak pomiędzy ten jasny i ten ciemniejszy, żeby ten gradient sobie jeszcze lepiej zbudować. O. No tak, rzeczywiście te cienie są przemyślane i jak się nauczymy ich temperatury, bo one, tak jak powiedziałam, one inaczej troszeczkę wyglądają w opakowaniu, a troszeczkę inaczej na powiece. To tutaj zupełnie fajnie się tym wszystkim pracuje. I może odrobinkę tego rudawego. On rzeczywiście będzie taki rudawy. Pięknie się przechodzą, naprawdę pięknie. Mam ochotę jeszcze iść w tą ciepłą stronę. Wezmę tego troszeczkę i zaraz zobaczymy, co się stanie, a co tam. Tylko potem nie będę wiedziała, jak to otworzyć dobrze. Tak, ten kolor podoba mi się bardzo, bardzo, bardzo. I jeszcze ociupinka tej ciemnej czekolady i wkładam go w sam zewnętrzny kącik oczywiście. Proszę Państwa, grajbucy. No dobrze, to w takim razie robię to drugie oko i przechodzimy dalej. Wiecie co? Przepraszam, nałożyłam to poza kamerą, ale tak sobie pomyślałam, że może ja zrobię dwa różne makijaże. Jeden troszeczkę z błyskiem, dodam tutaj może ten pigment, który właśnie kupiłam od Desi, a to niech zostanie matowe. Co Wy na to? No, chciałabym Was zapytać, ale tak, słuchajcie, zaczęłam tutaj od tego cienia, położyłam go i doszłam do wniosku, że on mi bardzo tutaj pasuje i nie chciałabym go już tak przyciemniać jak ten zewnętrzny kącik. Chciałabym, żeby to oko troszeczkę inaczej wyglądało. Tak więc, tak jak powiedziałam, zaczęłam od tego cienia. Teraz łapię za ten cień. Tak, wiecie co? Trzeba się nauczyć temperatury tych cieni. Po prostu one troszeczkę inaczej wyglądają w opakowaniu, a troszeczkę inaczej jakby już na oku się prezentują. Tak więc moja rada to jest taka, że najpierw zróbcie sobie swatche na dłoni i wtedy będziecie wiedzieć. Ja tego właśnie nie zrobiłam i stąd też tutaj było moje zdziwienie. Natomiast to oko, powiem Wam szczerze, że wychodzi mi tak bardziej po mojemu. To jest dużo chłodniejsze, to jest troszeczkę cieplejsze. Teraz odrobinkę tego cienia kładam tutaj bardziej do zewnętrznego kącika, ale tak naprawdę troszeczkę, tak na takie przejście tylko. No i sam wewnętrzny kącik to ten najjaśniejszy beż. Tak, wiecie co, myślę, że praca z tymi cieniami będzie bardzo, bardzo, bardzo szybka. No dobrze, to w takim razie sprawdźmy jeszcze tą czerń. Zobaczmy, czy da się nią taką, wiecie, a la kreseczkę narysować. Ciekawa jestem bardzo, które oko podobało Wam się bardziej, czy to chłodne, czy to, nazwijmy to, cieplejsze.
Ale w pewnym momencie tak doszłam do wniosku, że w sumie fajnie by było wykorzystać prawie że wszystkie te cienie. Zrobimy dwa makijaże oka. Ja co prawda do sklepu muszę jechać, ale... No i słuchajcie, jak na to, co ja wyprawiałam, to tutaj naprawdę jest niewielki osyp. Ja to wszystko będę czyścić, dlatego tak specjalnie zjeżdżałam sobie tutaj nisko z tym cieniowaniem, jakby nie zwracając uwagi do końca, jak to będzie wyglądać, no bo to wszystko będzie ładnie odcięte. Tak więc, kochani, ja uważam cieniowanie za zakończone, jednak nie będę tutaj dokładała błysku. Słuchajcie, posprzątam tu, nie będę doklejała sztucznych rzęs, dlatego że zależy mi na czasie, chcę najpierw nałożyć podkład, zrobić czas start, a potem sobie na spokojnie dokleję rzęsy. Tak więc ja sprzątam i widzimy się za chwileńkę. No dobrze, to jestem z powrotem, nakładajmy podkład. Ja oczywiście na twarzy mam po pierwsze serum Goddess od Pariens, które mam zawsze. Na to mam nałożony od razu, jakby na serum nałożyłam ten SPF OCM, ten właśnie ten żółciutki. Natomiast pod oczami mam serum z Basic Labu, to liftingujące. No i na to mam nałożony mój ukochany kremik, ten ze śluzem ślimaka ze Skin 79. Tak więc tutaj mam wszystko zabezpieczone. No i tak jak wspomniałam na początku, podkład, którego będziemy używać, jest to Make Up Forever w odcieniu 2N26. No i to, co mi się mega podoba, zobaczcie, on jest taki malusieńki, ale on ma pompkę. No i to jest profesjonalna marka, halo. Jak można robić podkłady bez pompek? Ja tego po prostu nie kumam, nie rozumiem i naprawdę nie znoszę. Po prostu jest to obrzydliwe. A pompeczka taka malutka, taka śliczniutka. Proszę, proszę. Mam nadzieję, że trafiłam z kolorem. Ja oczywiście jestem wysmarowana samoopalaczami, tak? Więc tutaj będę też, wiecie, dekolt pokrywać. I ten podkład prezentuje się w ten sposób. No, taki on N, jak ja jestem baletnica, powiem szczerze, bo... Wydaje się być pomarańczowawy, niestety. Na całe szczęście ja jestem, wiecie, samoopalaczem zażółcona i to dość mocno. No niemniej jednak jest pomarańczka. Podkład ma mieć dość dobre krycie i ma być z tych, które się dość długo utrzymują, bez takiego efektu zastygania i maski. Wiecie, na odcień to ja bardzo nie narzekam, bo tak naprawdę zależało mi na tym, żeby kupić tą małą wersję, żeby nie wydawać pieniędzy na duży podkład, więc tam były tylko chyba 3 odcienie dostępne, przy czym najjaśniejszy był wykupiony. Z tego co widzę, on bardzo delikatnie, ale oksyduje w stronę niestety pomarańczy. Tak więc dzisiaj będę chodzącą pomarańczą. Wiecie, jeżeli on się okaże dobry w sensie jego właściwości, to nie wykluczam, że ja sobie zakupię bardziej odpowiedni odcień, ale dzisiaj umówmy się, nie odcień, oceniamy tylko jego właściwości, dobra? No bo tutaj tak pojechałam z tym kolorem. Aż tak pomarańczowe same opalacze to nie są. O matko, wiecie co? Jest strasznie. Próbuję ściągnąć nadmiar, wiecie, gąbeczką czystą, już nic tu nie dokładając. Ale powiem tak, pojechałaś tryfonka na grubo. Z kolorem. Czuję się jak taka solara. 2N26, no serio? Jestem solarą. Normalnie przypomniały mi się lata 2000, jak byłam fanką chodzenia do solarium, tak wiecie, przełom lat 90. i 2000. No, to były czasy.
Jeżeli chodzi o korektor, to ja go kupiłam w kolorze 1,4Y. Zobaczymy. On jest, wygląda na dużo jaśniejszy, więc może da się tutaj coś uratować. No, jest jasny. Dobra, dobra, dobra. Może coś tutaj się da. Okej. Chcę już kliknąć ten czas start. Bronzera dzisiaj nie muszę nakładać na czoło. No, ten korektor odrobinkę to wszystko uratował. Nie wiem, czy zauważyliście, ja wzięłam zupełnie czystą gąbkę do korektora, a to jest gąbka od tego podkładu. No dobrze, to jestem gotowa, żeby to przypudrować. No i oczywiście tu pod oko wjeżdża Puff Cloud. Natomiast resztę buźki przypudruję sobie pudrem od Huda Beauty i to jest kolorek Pancake. Mój ulubiony pędzelek do tego, czyli T130. Wiecie, jak mi się nie chce przenosić pudru na puszek, to właśnie ten pędzel robi robotę. No dobrze, to jak wszystko jest przypudrowane, to możemy zrobić czas start. O, zobaczcie, jak się udało. Mamy 10:59, czyli można od 11:00 liczyć czas. Tak więc, tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o konturowanie, to łapię za Say Yes, bronzer Buenos Aires i przykonturujmy się troszkę. To na czoło to ja już tak za bardzo z tym bronzerem nie będę wjeżdżać. I tutaj, słuchajcie, jest rozświetlający puder. Ja wezmę go tak odrobinkę tym samym pędzlem i zobaczmy, czy on rzeczywiście mi tu nadał jakieś takie fajne glow. O tak! Wiecie co, i mam ochotę tutaj tak to troszkę odciąć, zwłaszcza po tej stronie. Biorę Estée Lauder, ten puder, skoro dzisiaj wysokopółkowo, to wysokopółkowo. I tak nabieram sporo tutaj na jedną część. I spróbujmy to odciąć. O tak, to był dobry pomysł. Zaraz to zmiotę sobie. Wiecie co, ja troszkę tym pudrem to przypudruję, bo on ma neutralne tony i ściągnie mi to tą pomarańczę, wiecie? Ale powiem Wam jedno, mi się wydaje, że ten bronzer jest bardziej dla ciepłych karnacji, bo teraz tak jak na niego patrzę, to nie wiem, czy to jest tak bardzo podbite przez ten pomarańczowy podkład, ale zaczynam w nim widzieć takie właśnie pomarańczowawe tony i sama nie wiem już, czy to będzie odcień, który będzie mi się podobał też na innym podkładzie, czy on będzie za mocną żółtaczką. No zobaczymy. Natomiast z całą pewnością wezmę stąd róż, nazywa się Monte Carlo, on jest leciutko rozświetlający i tutaj na polisie. Piękny ten róż jest, oj piękny, już wiem, czym się Marzenka Tarasiewicz zachwycała, no sama to tworzyła, tak, ale już teraz rozumiem ten zachwyt, piękny jest ten róż. No i tym samym pędzelkiem, tylko wyczyszczonym, nabieram Las Vegas, czyli rozświetlacz i nałóżmy Las Vegas. Okej, dobra. Jest blask. Piękny jest i w połączeniu, słuchajcie, z tym różem robi naprawdę mega, mega efekt. Bardzo, bardzo mi się podoba. No dobrze, 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 bardzo to ładnie wygląda. Słuchajcie, tak więc teraz dokończymy sobie dolną powiekę. Pierwsze co robię, to pędzelek obczyszczam w ręczniczek papierowy i to co mam już na dolnej powiece po prostu rozcieram, nic więcej. I teraz dobieram ten cień i tylko w zewnętrzny kącik dobijam. Natomiast po tej stronie biorę ten cień i tylko też zewnętrzny kącik dobijam. I teraz, jeżeli chodzi o to oko, biorę właśnie ten cień, odrobinka na czubeczek i troszkę bardziej pod źrenicę, nim będę rozcieniowywać.
On tu ładnie wszystko ociepli. I na to oko nałożę też jeszcze trochę więcej tego cienia. Ok. To teraz na obu oczkach wyląduje ten cień. No i przechodzimy do tych jasnych. Najpierw ten kremowy beżyk. I w sam wewnętrzny kącik ten najjaśniejszy beżowy cień. To teraz kredka odświeżacz na linię wodną. No i biorę się za przyklejenie sztucznych rzęs. No dobrze, kochani, to zostały nam już tylko usta. Ja już sobie, wiecie, założyłam biżuterię, żeby to już tak ładnie wyglądało. I zobaczcie, z rzęsami jest zupełnie, zupełnie inaczej. Ja przykleiłam od Ibry, te takie, wiecie, w segmencikach po prostu, od 14 przez 12 do 10. Dosłownie po kilka tych segmencików to się bardzo szybko klei, tak więc serdecznie polecam. Natomiast jeśli chodzi o usta, no to tutaj z wyższej półki to tak naprawdę ja mam tylko Charlotte Tilbury. I myślę, że to powinno tutaj się gdzieś wpasować. Mam Pillow Talk numer 2. No i ten błyszczyk od Fenty Beauty, to jest Fenty Glow, nie wiem, czy to jest jej odcień, ale tak tu jest napisane. No i tak prezentuje się skończony makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba. I teraz tak, podsumujmy sobie to wszystko. Zacznijmy od paletki. Paleta, jaka jest, każdy widzi, plastik. Kolory pokazuję raz jeszcze. Ja tutaj starałam się wykorzystać większość tych odcieni. I tak naprawdę poza dwoma wykorzystałam wszystkie. Ten jest troszeczkę w cieplejszych odcieniach, ten jest troszeczkę w chłodniejszych. No mi podoba się bardzo, ja w ogóle lubię takie upiększające makijaże. Z tymi cieniami pracuje się bardzo, bardzo dobrze i myślę, że wiem, o co chodzi z tym, wiecie, zagranicznym poruszeniem, że to jest taka świetna jakość. Ja bym porównała jakość tych matów mniej więcej gdzieś tam do Loraka bądź też do Denone. No i powiem Wam szczerze, że gdybym jakby dalej była taką czynną makijażystką malującą klientki, z całą pewnością no ta paleta byłaby czymś, co musiałabym mieć i po co na pewno bardzo, bardzo często bym sięgała. Czy jestem w stanie taki makijaż wykonać jakimiś polskimi cieniami? Myślę, że bez problemu Afektem, myślę, że bez problemu również cieniami od Kobo. Przy czym rzeczywiście łatwość tutaj tej pracy, jakby ta taka gumowatość tych cieni przemawia naprawdę na korzyść tej palety i powiem szczerze, że jak za te 200 tam chyba 65 zł, tak mniej więcej zapłaciłam za tą paletę, to uważam, że jest tego warta, pomimo tego, że jest tak mała gramatyka. Tak więc wiecie, że jak ja coś takiego mówię, to już to coś znaczy, bo ja jednak od tych droższych marek wymagam troszkę więcej. Natomiast tak, jeżeli chodzi o podkład, no to ocenimy go sobie wieczorem. Natomiast jak mi się z nim pracowało, no poza tym, że kolor totalnie nietrafiony, widzieliście, wyglądało to jak totalna pomarańcza, natomiast na twarzy wygląda całkiem dobrze. Jestem bardzo zaskoczona korektorem. Korektor no, wywołuje szybsze bicie serca. Na chwilę obecną wszystko wygląda przepięknie tutaj właśnie pod okiem. I tak na dobrą sprawę ten korektor uratował ten makijaż, ponieważ wyglądałam jak rasowa mandaryna, ale teraz to wszystko się, widzicie, ładnie, ładnie ujednoliciło. Jeżeli chodzi o tą paletę, to ja ją z całą pewnością przetestuję jeszcze pod kątem cieni. Myślę, że ten bronzer może być dla mnie troszeczkę za ciepły, za zbyt trochę pomarańczowy, bo no tak jak mu się z bliska przyglądam, jeszcze przyjrzałam mu się w dziennym świetle, to wydaje mi się, że przy mojej chłodnej urodzie bronzer może być troszeczkę za ciepły, natomiast róż i rozświetlacz są przeobłędne. Ten puder rozświetlający też uważam, że robi robotę i on też zdjął tą taką żółtaczkę z mojej twarzy. Tak więc te trzy produkty podobają mi się bardzo. Ja tutaj, wiecie, ja tu widzę jeszcze miejsce, że można by to było przesunąć i dać tutaj 6 cieni, nie? No ale znacie mojego świra na punkcie niewykorzystanego miejsca. Można by tak ciuteczek przesunąć, znaczy, wiecie,
No ja na pewno bym bardzo mocno walczyła o to, żeby chociaż tutaj jeszcze jeden, choć pewnie tutaj jakiś magnes jest albo coś takiego, ale to bym tutaj, wiecie, troszeczkę przesunęła, bądź też zmniejszyła wykrój tych cień. Nie wiem, na ile to jest oczywiście technologicznie możliwe, ale ja bym walczyła o to jak lwica, żeby tutaj chociaż jeden dodatkowy cień powstał. Natomiast patrząc na te odcienie i patrząc na ich temperaturę, myślę, że one są bardzo spójne i rzeczywiście można nimi przepiękny makijaż wykonać, dodając odrobinkę jeszcze właśnie tego bronzera, bawiąc się jeszcze różem. No, myślę, że paletka jest warta zainteresowania. Ja, tak jak powiedziałam, sama ją sobie kupiłam i na chwilę obecną, pomimo zbyt ciepłego tego bronzera, na chwilę obecną jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. Tak więc cóż, podsumowaliśmy sobie wszystko. No, wiecie, puder od Huda znam, bardzo lubię, on mi służy. Tak więc tutaj totalnie, bez dwóch zdań, jest to jeden z moich ulubionych wysokopółkowych pudrów. Tak więc cóż, ja się biorę za testowanie, a tak naprawdę mam do nagrania jeszcze jeden odcinek, a nie będę mówiła o czym, bo nie wiem, czy będzie pierwszy, czy jako drugi. W każdym razie ja dzisiaj nagrywam jeszcze jeden odcinek, tak więc dzień będzie pracowity, makijaż nie będzie miał wcale łatwo. I co? Widzimy się na podsumowaniu, myślę, że wieczorkiem. Buziaczki. Muah. Kochani, przychodzę do Was tak, że tak powiem, w międzyczasie. Mamy godzinę 17:36. Ja właśnie wróciłam z takiego dodatkowego spacerku z moimi psami i nie wiem, czy Wy to zobaczycie. Mam nadzieję, że to jakoś uchwycę. Na nosie mam kropelki potu. Nie wiem, czy to widać, ale zobaczcie, że ten podkład się nigdzie nie rusza. Wiadomo, że tutaj od okularów, od nosków, no to jest mechaniczne. To nie ma to tamto, ale i tak się mocno nie, wiecie, nie pozbierało, a ja łaziłam dość długo. Czoło wygląda bardzo spoko. Tutaj też jest ok. Ja w takim razie delikatnie się odcisnę, ale najlepsze to są te drobinki potu dosłownie. Nie wiem, czy to widać. Na nosie, a podkład się nie rusza. Tak więc weźmy chusteczkę, bo ja i tak muszę delikatnie, wiecie, się zmatowić, bo chcę jeszcze jeden odcinek nagrać. Zaraz zobaczymy, czy się nie odklei, wiecie, pot razem. Powiem tak. Klasa światowa, proszę Państwa. Elegancko. No dobrze, to ja tutaj nic nie poprawiam. Może odrobinkę, wiecie co, wokół nosa, ale to może odrobinkę korektora wezmę, wiecie. Jednak na... Jak coś nagrywam, to chcę wyglądać jak człowiek, a nie z czerwonym kinolem. I resztką tego, co miałam na pędzlu, przypudrowuję po prostu nosek. Natomiast jeszcze tylko Wam powiem, że teraz dopiero na spacerze, jak nagrywałam się, zobaczyłam, jak pięknie wygląda tutaj ten rozświetlacz. Słuchajcie, ja może go troszkę dołożę. On jest taki... Zaraz Wam to pokażę, bo ja nie zrobiłam swatcha. Spójrzcie, ale on opalizuje na taki różowawy odcień. Jest przepiękny. O, teraz chyba tutaj widać. Tak, ja go sobie odrobinkę tutaj jeszcze dołożę. No, czad to wygląda. Naprawdę, no mega mi się podoba. Jestem zadowolona z zakupu tej palety, pomimo tego, że rzeczywiście ten bronzer jest dość ciepły, tak te pozostałe produkty do twarzy są po prostu mega. No dobrze, to delikatnie poprawię jeszcze usta. I nałożę ombre nude, bo mam ochotę na coś takiego delikatnego. O. No dobra, to ja w takim razie nagrywam kolejny odcinek. A my się widzimy już na takim finalnym podsumowaniu po przynajmniej 10 godzinach, a myślę, że nawet więcej, dlatego że dzisiaj mamy live i ja zamierzam tego live'a poprowadzić w tym właśnie makijażu. Dobrze, buziaczki. Dobry wieczór, moi kochani. Słuchajcie, mamy godzinę 21:28, czyli od nałożenia tego podkładu minęło już ponad 10 godzin i to jest najlepszy moment, żeby zakończyć ten test. Tym bardziej, że jakby kończyłam live'a, patrząc na siebie i już powiem szczerze, że myślę, że to, co Wy widzicie w
obiektywie wygląda dużo lepiej niż wygląda na żywo, tak więc zaraz Was zbliżę i powiem dokładnie, o co mi chodzi. Natomiast no, najlepiej nie jest. To jest ten moment, kiedy Wy musicie mi uwierzyć na słowo, bo tak jak zawsze powtarzam, obiektyw kamery bardzo często wygładza te, wiecie, te wszystkie światła i tak dalej, powodują, że cera wygląda na bardziej gładką niż jest w rzeczywistości. I te podkłady też, zwłaszcza tak z daleka, wyglądają dobrze. On z daleka wygląda ok, tak? Nawet jak o tak siedzę i patrzę na siebie w lusterko, to jest w porządku. Ale w momencie, kiedy już jestem tak trochę bliżej, to tak, tu widzę, że są takie naprawdę dość mocno powiększone pory. Tu przy brodzie, no tak nieestetycznie wygląda. Przy nosie no to się wytarł, no bo wiecie, dmuchałam nos, ale to jest ok. Trochę się wyświecił. Natomiast producent nas zapewnia, że jest to podkład naprawdę długotrwały. Czy on taki długotrwały? No właśnie nie bardzo, bo obawiam się, że to już jest ten moment, że jak ja będę chciała się odcisnąć, czyli wziąć, wiecie, zdjąć chusteczką sebum, to mam wrażenie, że to już jest taki moment, że ono się, wiecie, że podkład odklei się razem z sebum. Chodźcie tutaj bliżej, pokażę Wam się z bardzo bliska. I teraz tak, zobaczcie sobie tutaj brodę. Zobaczcie sobie tu strefę nosa. Najlepiej oczywiście wygląda czoło, natomiast no, nos i tu, o tu, to jest takie już z lekka zważone. Ale wiecie, z drugiej strony to jest 10 godzin, ale też nie najtańszy podkład, bo przypominam, mówię tutaj o Makeup Forever HD, który na stronie Sephory jest napisane, że ma być podkładem długotrwałym. Tak więc, czy on taki długotrwały? No nie powiedziałabym. Nagle zaczęły być bardzo mocno widoczne pory, może przez to właśnie, że on się wyświecił. No tak nieświeżo to wygląda, tak po prostu, zwyczajnie nieświeżo. Tak więc weźmy sobie świeżą chusteczkę i spróbujmy to odcisnąć. No ale tu właśnie, tak jak myślałam, on się już tu, gdzie jest więcej sebum, gdzie się więcej sebum zebrało, to już ja go zabieram z sebum, wiecie, odkleja się podkład. I teraz zobaczcie z bardzo bliska, jak to wygląda. Widzicie? Czekajcie, zrobimy ostrość tu. Tu. Zobaczcie tu. No i zobaczcie sobie brodę. Tak więc na mojej mieszanej cerze ten podkład bardzo dobrze trzymał się przez około 7 godzin. Może gdybym ja go poprawiła na zasadzie takiej, że wiecie, że kończymy pracę i pod koniec pracy idziemy do łazienki i delikatnie, wiecie, ściągamy sebum i dokładamy troszkę, myślę, że on miałby większe szanse przetrwania. Natomiast biorąc pod uwagę ten wściekły kolor, który zupełnie nie pasował i to, że ja tu gdzieś tam rozjaśniałam się tym korektorem, no to już nie chciałam tutaj za bardzo cudować. Tak, żeby podsumować, jeżeli chodzi o podkład. O, to nie jest zły podkład. Natomiast jeżeli macie już taką właśnie bardziej wiotką skórę, tak jak ja, jeżeli macie zmarszczki, to myślę, że on będzie wymagał po prostu poprawek. No i do tego, jak dobierzecie sobie odpowiedni kolor, a nie tak jak ja sobie dobrałam. Tak więc to dostaje takie powiedzmy, no 6,5 na 10. O, takie 6,5 na 10. Natomiast chodźcie, a jeszcze ocenimy sobie korektor, chodźcie bliżej. Jeżeli chodzi o korektor, to niestety tutaj też nie mam dobrych wiadomości, bo tutaj on się pozbierał z jednej, jak i tu z drugiej strony. No, nie wygląda to najlepiej. Tak więc korektor to tak dostaje, myślę, że takie 7 na 10, bo on się zebrał tak dość późno, bo jak ja patrzyłam tak właśnie te 7 godzin, to tutaj wszystko wyglądało bardzo ładnie. Natomiast, jeżeli pamiętacie, to na tej stronie była nałożona baza Eyeshadow Keeper, na tej stronie jest bez bazy. Zobaczcie, jak wyglądają oczy. Tutaj jest baza, a tutaj bazy nie ma. Spójrzcie, że on się zebrał tylko tu ociupinkę w samym wewnętrznym kąciku. Tak więc jestem pod olbrzymim wrażeniem,
jakości tych matów. I z całego tego testu uważam, że paletka Make Up by Mario dostaje takie 9,5 na 10. Naprawdę maty świetnej jakości, bardzo dobrze się z nimi pracuje. Takie wiecie, te 9,5 to jest takie z przymrużeniem oka, tak naprawdę 10 na 10. No słuchajcie, na wiotkiej powiece to się przepięknie utrzymało, 10 godzin. Dokładnie tak samo wygląda strona z bazą, jak i bez bazy, po prostu perfekto. Pracowało mi się z nimi, widzieliście jak bardzo dobrze ciemne cienie nakładane na jasne dokładają się bez problemu. Jasny cień położony na ciemny robi jasny cień, no po prostu praca z tymi cieniami to olbrzymia, olbrzymia przyjemność, tak więc ta paletka pomimo tego, że jest malutka gramatura, no to powiedzmy te pół punkcika za tą gramaturę, bo myślę, że jednak wiele moich koleżanek po fachu będzie kupowało tą paletę i myślę, że tutaj będzie tak, że zwłaszcza te dwa jasne cienie, one będą wydziubane bardzo szybko, bo one rzeczywiście dają przepiękny efekt, przepiękny. Tak więc cóż, kochani, nie chcę przedłużać. Dzisiejszy test uważam za ogólnie udany, bo tragedii nie ma. Natomiast no, miałam nadzieję, wiecie co, zwłaszcza po tym, jak przyszłam do Was w tak zwanym międzyczasie, że tutaj będzie jednak przynajmniej 8 na 10. No, tak więc cóż. Dobrze. Kochani, całuję Was, ściskam, przepięknie Wam dziękuję za to, że dotrwaliście do tego samego końca, bo uważam, że ten materiał naprawdę będzie długi. Całuję, ściskam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Buziaki! Mua.